To nie koniec pandemii. Ministerstwo Zdrowia już ostrzega przed nawrotem koronawirusa i kolejną falą w środku wakacji. Czy aby na pewno chcemy lata w izolacji? Liczba nowych zakażeń spada gwałtownie i już teraz mamy średnio zaledwie 8 nowych zakażeń dziennie na 100 tysięcy mieszkańców w Polsce. To bardzo dobre wieści, niestety zdaje się, że radość z pokonania pandemii może być przedwczesna. W poniedziałek pojawił się pierwszy alarm z Ministerstwa Zdrowia. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z Polsat News przyznał, że trzecia fala pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 powoli staje się przeszłością, jest u swojego schyłku. Niestety wyraził też wielki niepokój i ostrzegł, że już za chwilę sytuacja może się odmienić, lockdown powrócić. Ministerstwo Zdrowia ostrzega przed przywróceniem obostrzeń. Wojciech Andrusiewicz pytany był o sytuację z minionego weekendu. W nocy z piątku na sobotę od 14 do 15 maja zniesiony został nakaz noszenia maseczek na świeżym powietrzu i otworzyła się gastronomia, na razie tylko w ogródkach. To sprawiło, że na ulice miast wychynęły prawdziwe tłumy, a rządni normalności obywatele całkowicie zapomnieli o podstawowych środkach ostrożności. Przypomnę wszystkim, którzy chcieli tego poluzowania i tym, którzy stęsknili się za nocnym życiem, życiem w ogródkach kawiarnianych, że nadal obowiązuje nas dystans. Możemy ściągnąć maseczkę, jeśli go zachowujemy. To nie jest tak, że ten wirus nam kategorycznie odpuścił. Powiedział wzburzony Wojciech Andrusiewicz. Polityk zaznaczył, że uwolnienie spod maseczek obarczone jest dużymi obostrzeniami, nie musimy zasłaniać twarzy tylko, jeśli jesteśmy w stanie zachować dystans społeczny. Jeśli nie będziemy tego przestrzegać, już za chwilę w Polsce rozpęta się piekło. Po Polsce już krążą bowiem niebezpieczne mutacje koronawirusa, około 30 osób zakażonych jest podwójnym mutantem z Indii, mniej więcej u 30 pacjentów zdiagnozowano wariant południowoafrykański, 5 osób ma mutację brazylijską. To jest dla nas w tej chwili największe zagrożenie. Aby go uniknąć, to w tych sferach, w których obowiązują nas jeszcze pewne obostrzenia, powinnyśmy naprawdę zachowywać się odpowiedzialnie. Liczę na to, że był to jednorazowy weekendowy wyskok. Powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Czwarta fala pandemii w wakacje. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia przyznał, że Polsce grozi kolejna fala pandemii, wywołana mutacjami SARS-CoV-2. W tej chwili resort i sanepid robią ponoć wszystko, by jej zapobiec, ale czy ich działania wystarczą, jeśli obywatele zapomną o podstawowych środkach ostrożności? PEH chce, że wybitnie niebezpieczne mutacje w Polsce pojawiły się dokładnie w czasie, gdy rząd postanowił maksymalnie i szybko odmrażać kolejne branże i znieść obowiązek noszenia maseczek. Naukowcy z Centrum Modelowania Interdyscyplinarnego Uniwersytetu Warszawskiego są święcie przekonani, że takie połączenie przyniesie Polsce kolejną falę pandemii, przed którą nie uchronią nas masowe szczepienia, zwyczajnie nie zdążymy przyjąć szczepionek. Czynnikiem, który sprawia, że ta czwarta fala w ogóle może zaistnieć, są duże luzowania, w tym całkowite otwarcie szkół. Gdyby nie to, zapewne w ogóle by jej nie było. Na szczęście nawet biorąc pod uwagę powrót dzieci do szkół, wystąpienie czwartej fali nie jest pewne. Zaznaczył w rozmowie z gazeta.pl dr Franciszek Rakowski z ICMUW. Czwarta fala Polskę zaatakować miałaby już w lipcu. Wtedy możemy spodziewać się około 15 tysięcy nowych zakażeń dziennie i przyrostu po 7 tysięcy pacjentów w szpitalach każdego dnia. Słowo ode mnie. Dzięki poluzowaniu nielegalnych, niekonstytucyjnych obostrzeń z dniem 15 maja czwarta fala przyjdzie szybciej, a te zmyślone warianty to już szczyt hipokryzji i fikcyjne badania na uniwersytecie. Śmiech na sali. Jedyną pandemię, jaką widzę, to pandemia marksizmu. Do takiego ubóstwa NWO zepchnęło ludzi, że teraz to za darmo się wyszczepią biedni. I może właśnie mafią farmaceutycznym chodzi. Nie od dziś miał czy taki jeden, że ludzi na świecie jest za dużo. Pomyśl, zanim się unicestwiasz zastrzykiem. To działa powoli i na słabe jednostki. Pozdrawiam myślących.